faceci naprawdę dużo bardziej, męscy modele, a ja to potwierdzam. Dużo bardziej dbają o siebie niż modelki i wiem to z zaplecza, widzę to i żyję w tym. Na czym ta dbałość polega? Jeszcze raz. Na czym ta dbałość polega? Przestrzegać restrykcyjnej diety, codziennie wizyty na siłowni, maseczki, wyciskanie wody. A ja maseczkę też mi się zdarzyły. Na przykład w moim przypadku się to też bierze stąd, że jestem już absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego. Ta dbałość o to ciało i dbałość o wygląd i o swoją jakby tą całą kulturę fizyczną, jakby mi już zaszczepione od dziecka mam. I fajnie, że to się też przełożyło na ten... Na ten zawód, który teraz wykonuje. Do programu Top Model ściągnęliśmy go z basenu. Stał w shortach nad basenem. Aha, i Dawid siłą, i siłą go do busa wrzuciliśmy, słuchaj. Ale chcę cię zapytać o ten wybór. Czyli kiedy jest moment castingu do kampanii, skąd wiemy, kogo wybiorą? Słuchaj, czy wiemy, jakie są założenia? Nie mamy zielonego pojęcia. Mamy czasami takie grono mniejsze, które wiemy, że na przykład jest wybór między mną a drugim chłopakiem. No to wiemy, że jest tam powiedzmy 50% szans. Ale tak czy siak to nie wiemy. Często to jest teraz casting internetowy, czyli oni biorą przez po prostu nie widzimy się z klientem, tylko po prostu ze zdjęć, z polaroidów, które robimy. Bardzo taka fajna też ciekawostka, że wchodząc po castingach, czy w Paryżu, czy w Mediolanie, jak byłem, to w momencie, kiedy tam wchodzę, to mówię, to naprawdę jest niesamowite. Pomiędzy pierwszym a ostatnim gościem może jest 2-3 cm różnicy, tam już wzrost, czysta skóra, piękne włosy, piękny uśmiech, to wszyscy ładni. I kogo oni biorą? Tak naprawdę nie mam pojęcia. Kuba, ale skąd się bierze kampanie, gdzie się bierze specyficzne typy. Tak. Zgadzam się. Tylko, nie ale, wiem, siwobrodych panów, tak? Często jest określony, wizerunek modela, którego poszukuje. Też musicie pamiętać, że tak naprawdę wygląd to jedno, ale też energia i osobowość to jest drugie. To jest naprawdę bardzo ważne. Jeżeli już nawet nie mówimy tu o wybiegu, bo wybieg jest taką sprawą, która troszeczkę jest to w stanie przykryć. Natomiast jeżeli robisz kampanię i jeżeli model może być najpiękniejszy na świecie, tak samo modelka, ale jeżeli jest drewniany i pracuje jak klocek, nie potrafi dać siebie żadnej energii, to zdjęcia są do wyrzucenia. Naprawdę, to jest i bardzo wielu projektantów ma swoich ulubionych modeli i modelki, z którymi uwielbia pracować. Jedzie na dwutygodniowy wyjazd zrobić super sesję, to na pewno nie weźmie jakiejś modelki, która nagle się pojawi, bo jest fajna, bo jest ładna, bo jest topowa. Weźmie modelkę, która jest sprawdzona, z którą się świetnie pracuje i prawdopodobnie już... Z modelkami czy z modelami? Kto jest bardziej sfoszony? Szczerze. Bardzo przyjemnie się pracuje z ludźmi, których się zna. I to jest fajne, no wiadomo, no, Jakub. Także to jest trudno powiedzieć z modelkami. Mam też ulubione modelki, z którymi pracuję. Bardzo mi się dobrze z nimi pracuje, bo wiem, jak ciuchy na nich leżą, jak to wszystko wygląda. To jest naprawdę kwestia człowieka. Jeżeli człowiek jest przygotowany do zawodu, jeżeli jest pracowity, jeżeli potrafi profesjonalnie podejść do tego, to naprawdę to jest super miła praca.